jesteśmy właśnie zespołem Sound & Grace, który dzisiaj wystąpi wieczorem. Powiedzcie, jak nastroje przed występem? Nie możemy się doczekać, już jestem pomalowana i czekam na koncert, jest po próbie i świetnie się przygotowaliśmy. Jak próba? No próba fenomenalnie, mała niespodzianka na dzisiejszy wieczór, bo przygotowaliśmy nową setlistę, będzie trochę gospelowych hitów, których już dawno nie graliśmy. To jest taka, że dzisiaj będziemy mieli przyjemność wystąpić z Lemonem na jednej scenie, co też jest ogromną przyjemnością, ponieważ od dłuższego czasu z chłopakami się znamy i przyjaźnimy, także to też są miłe spotkania. Liderzy, założyciele cudownego chóru Sound & Grace. Już po! Jak emocje? Super, jeszcze nie opadły, podobnie jak deszcz, nadal pada. Mimo deszczu rozgrzaliście po prostu wszystkich. Ja osobiście miałam mega ciary. Kamil, jak nadzieja? Nie no, nadzieja nie umiera, ale przede wszystkim wychodziliśmy z takim założeniem, mimo tej brzydkiej pogody, że żeby zagrać jak najlepszy koncert, tak sobie nawet powiedzieliśmy w garderobie, że nawet jeżeli ludzie będą się chowali pod parasolami, to dajemy 200% energii i gramy na 200%, tak żeby to był super koncert i mamy nadzieję, że chociaż w jakimś ułamku udało nam się spełnić to założenie sprzed koncertu. Przygotowujemy niesamowitą piosenkę, która mnie osobiście dosyć mocno dotyczy, dlatego że 3 tygodnie temu niecałe dowiedzieliśmy się z moją rodziną, że moja mała siostrzenica, 3-letnia Kaja, ma wznowę nowotworu złośliwego i piosenka jest taką inicjatywą moich przyjaciół z Sound & Grace, managementu, Taba, producenta i Jaro Kusowskiego, który napisał tekst, którzy trochę w tajemnicy przede mną szybko skleili ten utwór, aby pomóc Kai, bo dochód z dzwonków i ze sprzedaży internetowej tej piosenki będzie przeznaczony na leczenie Kai, na leczenie innych dzieciaków, które są chore na nowotwór złośliwy. Więc tutaj taki szczytny cel, nie ukrywam, dla mnie osobiście bardzo wzruszający i bardzo się cieszę, że możemy to zrobić, bo to jest strasznie nierówna walka, a dzięki tej piosence mam nadzieję, że zwrócimy uwagę na ten problem wielu osobom i powiem tutaj, że leczenie między innymi Kai to są olbrzymie koszta. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że dzieciaki chore muszą, rodziny chorych dzieci muszą zbierać tak olbrzymie pieniądze, żeby móc uratować ich życie. Więc tutaj inicjatywa moich przyjaciół z zespołu i chęć pomocy w taki sposób, że dajemy muzykę ludziom w zamian za to, żeby pomóc mojej małej Kai, to jest mega wzruszające. Jestem im za to bardzo wdzięczny, więc już niedługo niesamowity hit wakacyjny, który oprócz tego, że mam nadzieję podbije listy przebojów, to dodatkowo ma bardzo, bardzo szczytny cel. Także wyczekujcie, bo już naprawdę za chwilę będzie nowy utwór. Nad wszystkim czuwa Gorko, nasz management, także mam nadzieję, że już na dniach naprawdę wszyscy poznają ten utwór.